Cześć. Tu najczystszy kanał na YouTube. Odkurzacze to nasza pasja. A dzisiaj mamy Tefala Explorer 75 Animal. To już drugi Tefal w naszych testach. Ostatni nie wypadł zbyt obiecująco. Ostatnia seria to była 60, to był chyba najniższy model na rynku. On faktycznie był niski. A teraz dostaliśmy coś mocniejszego, z lepszymi funkcjami, bardziej rozbudowaną opcję, która też jest wyższa. Zacznę może po prostu od tego, no bo ona się znacznie różni. Tak, tamten się charakteryzował tym, że jest najniższy w ogóle na rynku, 6 cm. Nie miał tej wieżyczki. Tak. A ten już jest w standardowej wysokości. Tak, nawet no tu mamy wieżyczkę z laserem, więc to znane rozwiązanie między innymi z Roborocka, z Xiaomi, z Viomi. Natomiast jeśli chodzi o wysokość tego urządzenia, to tu musimy zwrócić jedną rzecz uwagę. Ona jest, ta wieżyczka razem od spodu urządzenia mają łącznie wysokości 10 cm. Dla porównania, jak roboty tutaj zestawiliśmy, wiemy, który również ma wieżyczkę, ma 9 cm. Czy on 9,5, iRobot i3 ma 9 cm. Więc musicie też zwrócić na to uwagę. Według mnie jest to dosyć istotny element z tego względu, że coraz więcej mebli, które powstają, komódek na nóżkach, one są robione na wzór IKEA, gdzie są stosowane z reguły 10 cm nóżki. No i taki robot po prostu wam pod szafką nie zaparkuje, nie wjedzie. Ja u siebie rozwiązane mam to w domu w ten sposób, że jest komoda, pod komodę wchodzi wieżyczka, tam jest podłączona ładowarka po prostu i wchodzi robot, czyli tego robota w ogóle nie widać w salonie, on jest schowany. To jest bardzo fajne rozwiązanie, po pierwsze nie zajmuje wam miejsca, po drugie nie każdy musi wiedzieć, że macie tego robota od razu na wejściu. Z tym modelem niestety ja takiego zastosowania nie mogę zrobić, więc jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. No, ciekawy skok, taki od najniższego do trochę powyżej. No tak, no urządzenie jest większe, no bo też ma i większą moc. Jest zbiornik zamontowany dosyć sporej wielkości na górze, więc samo urządzenie konstrukcyjnie jest na pewno lepsze niż model 60. To też zresztą sprawia wrażenie w obudowie. Tam było czuć, że to jest model w niższej jakby kategorii. Natomiast ten model jest ogólnie w porządku. No jest umieszczony zderza, który jest jakby takim okręgiem całego urządzenia. Mamy dwa przyciski standardowe, jeden przycisk główny, jeden przycisk uruchamiający, a drugi odsyłający urządzenie do stacji dokującej. Mamy przycisk open na samej górze, gdzie wyjmowany jest pojemnik na brud. Ten pojemnik na brud ma pojemność 400 ml, więc całkiem ok. Myślę, że nie będzie sytuacji takiej, że trzeba go opróżnić po każdym sprzątaniu. Tutaj dodałbym obudowa na plus moim zdaniem, bo jest matowa, w przeciwieństwie do tego Viomi na przykład, gdzie to się błyszczy, odbija. Tak, on specjalnie nie był czyszczony i widać po prostu na niewiele odcisków palców. Co pokazywaliśmy wam w Wojnie Robotów właśnie, no tutaj się nie da tego utrzymać w czystości, a tu bardzo fajnie, mat. Przyjemnie to, wygląda. To wygląda fajnie. Co mamy od spodu urządzenia? Dwie szczotki zamiatające. Mamy jeden wałek, który jest gumowo... Połączenie gumy z łosiem. Tak. Bo w innych modelach Tefala wyższych teraz widziałem, że możesz zmieniać. Masz oddzielnie szczotkę gumową. Tak, są też takie wałki po prostu jakby całe zbite, więc tak. Dokładnie tak. No i zbiornik na wodę też tylko taki, to znaczy podłączony. Zbiornik na wodę tak i on jest malutki, bo on ma 90 ml pojemności, więc... 80. Więc to starczy tak na dobrą sprawę na bardzo małe powierzchnie. Jeżeli macie większe mieszkanie i byście chcieli zmontować to za jednym razem, to raczej wam to się nie uda. Jeżeli chcielibyście sobie odświeżyć kuchnię, salon, to pewnie tak, natomiast tak, żeby na jednym cyklu przejechać, to nie bardzo. Są to dwie szpadeczki, które później pokażemy. Jedna bardziej chropowata do jakiegoś tam gresu, druga taka delikatniejsza do standardowej podłogi. To co jeszcze też jedno jest, uwaga, w zbiorniku nie ma żadnej pompki wmontowanej, po prostu są sączki takie, które pozwalają na to, że ta woda się sączy. Jest to dosyć popularne rozwiązanie, natomiast nie jest to rozwiązanie idealne z tego względu, że ta szmatka nasącza się z tych miejsc, dzięki czemu ona nie jest proporcjonalnie cała namoczona. No jednak niektóre fragmenty mogą pozostawić tej szmatki smugi, może być więcej wody w jednym miejscu, w drugim mniej. To pokażemy w teście, natomiast nie jest to idealne rozwiązanie.
jeśli chodzi o opcję łąpowania. Wieżyczka z kablem, nie ma możliwości chowania kabla. Kabel tylko z jednej strony wyjmowany. Wieżyczka niska, tak, czy ta tak. Stacyjka. Coraz częściej można spotkać te modele z trochę wyższej klasy też, że jednak jest możliwość albo schowania kabla, albo podłączenia z lewej i z prawej strony, w momencie kiedy tą zaślepkę się zdejmuje. Tak, w tym wyższym jest, prawda? Tak, z tego co widziałem w modelu 95 jest możliwość chowania kabla, więc bardziej estetycznie, jeżeli na przykład urządzenie stoi po prostu, nie wiem, gdzieś przy ścianie w środku z sobą. No i co, z takich dużych rzeczy to jeszcze aplikacja. Tak, jeszcze wiesz co, może kółka. Kółka są fajne, one są z takiej twardej gumy, nie uginającej się, natomiast są w miarę duże, fajne. Myślę, że tutaj jest wszystko okej. Poradzę sobie z naszym testem podjazdu. Tak, są zrobione 3 czujniki wysokościowe. Niezbyt dużo, dla porównania w modelu iRobota i3 jest ich 6, więc jest ich mniej. Natomiast myślę, że nie ma tutaj raczej problemu z tym, że to urządzenie ma spadnie ze schodów. Myślę, że to jest tak dopracowane, że raczej... zdarzyło chyba. Tak, robiliśmy wiele testów i póki co żaden odkurzacz ze schodów nie spadł. Tak. Więc myślę, że jest to w miarę dopracowana już opcja i 3 czujniki będą sprawiały, że będzie wszystko ok. To, co urządzenie niestety ma takiego niezbyt ok, przynajmniej dla mnie, to brak komunikatów głosowych. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jeżeli na przykład spajnik zapełniony na brud, to urządzenie komunikuje. Nieważne, czy w języku angielskim, czy polskim, urządzenie wam po prostu powie. No jest to już w każdym modelu, prawda? Chyba. Tak. Natomiast w tym modelu... O, słyszycie? To jest taki pisk. I urządzenie o wszystkim, co wam chce przekazać, przekaże po prostu w formie piszczącej. Musicie zerknąć na aplikację, wejść tam troszkę głębiej, żeby zobaczyć po prostu co jest na tego urządzenia. Czy zablokowane kółka, czy coś innego, czy nie może wrócić do stacji dokującej. To urządzenie po prostu wam tego nie powie. Język pisków jak kiedyś w tych płytach głównych. Tak, jest. Tak, no chyba dalej. Okay. No więc to nie jest najlepsze według mnie rozwiązanie. Natomiast przechodząc do aplikacji, o której powiedziałeś. Tak, ma tam super opcję zapamiętywania 4 pomieszczeń. Tak, możecie sobie zapisać różne piętra, więc to jest fajne, jak przeniesiecie urządzenie na kolejne piętro, to możecie go wysłać do konkretnego miejsca. No, na aplikacji się skupimy później. Tak. Wstępnie to. No tak. I cena ważna. On występuje na rynku około za 1600 zł. Pamiętam. Tak, on kosztuje około 1600 zł, więc cena taka w średniej, że tak powiem, pułapie, jeśli chodzi o modele odkurzające. Więc myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Jeśli natomiast chodzi o czas pracy urządzenia, to powinna ona starczyć na około 150 minut. Czyli tak mniej więcej w praktycznym teście na około 150 metrów kwadratowych. Czy tak jest? Ciężko sprawdzić na jednej powierzchni bez przerwy. Natomiast no, zakładamy, że według danych producenta tak faktycznie jest. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że jeżeli my puściliśmy w naszej salce konferencyjnej robotę do tego, żeby posprzątał ją, to on po prostu posprzątał tylko jakąś wybraną część, po czym wrócił. I pokażę wam w teście praktycznym, czy to się będzie taka sytuacja powtarzała, czy nie, no bo to było jakby taki objaw jakby niepokojący, że czemu on nie posprzątał całego pomieszczenia, tylko jakąś wybraną część i zasygnalizował, że zakończył. Więc to są takie rzeczy, które będziemy sprawdzali w teście praktycznym również. Moc jeszcze może na koniec, prawda? Bo dosyć dużo tak, mocą się charakteryzuje. 2700 paskali. Moc całkiem wysoka, myślę, że tutaj nie będzie problemu ze sprzątnięciem większości zabrudzeń. Natomiast w momencie, kiedy no, mamy na rynku tyle już urządzeń, to my zwracamy uwagę na takie detale, czyli po prostu czy są jakieś ręka pozostawiane, czy nie. Tutaj nie ma też jakiegoś rozbudowanego trybu kilkukrotnego przyjazdu w momencie, kiedy urządzenie wykryje większe zabrudzenie w danym miejscu, jak na przykład znamy to w iRobocie, że robot przyjeżdża przed zabrudzeniem, cofa się i jedzie dalej, więc zobaczymy, jak to w praktyce wypadnie. No i porównamy na koniec też funkcję łupowania, czyli jak tak. Po prostu urządzenie sobie poradzi z jakąś rozlaną kawą, jak zostawia smugi i tak dalej. No to zaraz nasz test soczewicy, ryżu, co tam jeszcze damy? No ryżu, kawy, chiliosów. Czekopiki. Tak, zapraszamy do praktycznego testu. Standardowo podczas testowania robotów przygotowany przez nas tort to mocno zabrudzona podłoga, na której rozsypaliśmy ryż, groch, włókninę oraz czekoladowe kulki. To wszystko umieściliśmy na płytkach, wykładzinie oraz dywanie, znanym między innymi z wojny robotów. Urządzenie po starcie rozpoczęło objazd całego toru wzdłuż jego krawędzi, co dobrze widoczne jest też na aplikacji, która umożliwia obserwowanie zeskanowanego pomieszczenia oraz przebytej drogi robota. Co do samego sprzątania, to tutaj robot poradził sobie dobrze,
Nie odbyło się jednak bez pozostawienia drobnych ziarenek rozsypanych w różnych miejscach toru. Robot nie miał problemu z wjazdem na wykładzinę oraz dywan. Podczas ich odkurzania było również słychać, jak automatycznie zostaje zwiększona moc w celu lepszego ich posprzątania. O ile sama wykładzina została posprzątana poprawnie, to niestety na dywanie sytuacja z czekoladowymi chrupkami była zbyt dużym wyzwaniem dla testowanego modelu. Robot zamiast ich wciągnąć, docisnął je mocniej do podłoża, co tak naprawdę utrudniło mu jeszcze bardziej zadanie. Podczas odkurzania robot pracował przy ostatnim trybie w aplikacji oznaczonej jako moc zwiększona. Hałas generowany przez urządzenie w tym trybie wyniósł około 69-70 dB. Nie jest to najcichszy z testowanych przez nas robotów, ale trzeba przyznać, że generowany przez urządzenie dźwięk nie jest męczący dla uszu, jak to zdarza się w przypadku robotów od niektórych innych producentów. Naszą uwagę zwróciło również zachowanie robota w momencie dojeżdżania do stacji dokującej. Robot wyraźnie trzyma się od niej w określonej odległości, przez co po całym przejeździe to właśnie wokół niej pozostawało najwięcej porozsypywanych zabrudzeń. Na plus warto podkreślić, jak robot radzi sobie z nogami od krzesła, delikatnie je objeżdżając i dokładnie sprzątając wokół nich. Ważne jest też zwrócenie uwagi na aplikację, która według nas jest dopracowana, intuicyjna i oferuje sporo możliwości. Pierwsza aplikacja jest w całości przetłumaczona na język polski. Zeskanowana mapa jest czytelna i w prosty sposób możemy wydzielić z niej odrębne pomieszczenia. Umożliwia ona również wysyłanie robota do wybranych stref sprzątania miejscowego czy też pokoju. W ustawieniach aplikacji znajdziemy harmonogram, dzięki któremu zaplanujecie zdalną automatyczną pracę urządzenia. Fajną opcją jest również możliwość ustawienia mocy urządzenia dla konkretnych pokoi, dzięki czemu urządzenie, np. wjeżdżając do pokoju dziecka, będzie pracować ciszej niż w garażu lub kuchni. Po zakończeniu sprzątania zabrudzeń sypki przyszedł czas na przetestowanie opcji mopowania. Tutaj wykorzystaliśmy rozlaną kawę oraz mleko. Robot ponownie rozpoczął sprzątanie od krawędzi, ale konstrukcja mapy powoduje, że przy krawędziach zostaje około 10-centymetrowy suchy pas. Co do samego zmywania zabrudzeń, to tutaj robot poradził sobie dość dobrze. Plamy zostały usunięte już za pierwszym razem. A głównym minusem jest brak regulacji dozowania wody, przez co pozostawały dość wyraźne smugi. O ile w przypadku podłóg z płytek nie jest to jakiś duży problem, to na panelach czy deskach obawiałbym się pozostawienia takiej ilości wody. Ostatnim testem i nowością, jaką wprowadziliśmy do recenzji robotów, jest pokazanie, w jaki sposób urządzenie radzi sobie z zasłonami. Na przykładzie modelu 75 Animal zauważyć można, że robot interpretuje ją jako przeszkodę nie do przejechania, mimo że na aplikacji widać miejsce do sprzątania. Dla porównania w tym samym miejscu puściliśmy model i3 od iRobota, który przez zasłonę przejechał bez problemu. Dla niektórych będzie to plus, dla innych minus. W przypadku mojego mieszkania wolałbym, aby urządzenie przejechało przez zasłonę i sprzątnęło przestrzeń, jaka znajduje się między np. drzwiami balkonowymi, a właśnie zasłoną. Cały test oceniamy dobrze, z wyjątkiem sprzątania na dywanie, z którym Tefal sobie nie poradził, a konkretnie z rozsypanymi na nim kulkami. Mniej mogło pozostać również porozsypywanych drobnych ziarenek i lepiej odkurzony obszar wokół stacji dokującej. Jest to jednak i tak zdecydowanie lepszy model od testowanego przez nas wcześniej w wojnie robotów modelu z serii S60. Wracamy do Was po teście praktycznym. Jak widzieliście, robot miał do pokonania mocno zabrudzony tor przeszkód. Tak, bardzo mocno. To trzeba podkreślić, że miał trudne zadanie do wykonania. Wszystkie nasze wojny robotów odbywają się w bardzo trudnych warunkach. Tak, no nie widzimy sensu testowania robota, gdzie na przykład będą rozsypane w pomieszczeniu parę ziarenek czegoś, no bo to nie pokaże tak naprawdę potencjału tego urządzenia. Tak samo to przemywanie, mopowanie. Często widzę na recenzjach, jest czysta podłoga. Tak, i tylko pokazywane są, czy na przykład są smugi, czy nie. No ale to chodzi o to, że zmywa zabrudzenie, czy nie zmywa. Nie stosujemy oczywiście zabrudzeń jakichś przyschniętych, których ciężko zebrać, ale no rozlane świeże plamy, które po prostu albo zostaną wytarte, albo zostaną rozmazane, lub w ogóle robot je pominie, więc myślę, że podzielimy może test na dwa etapy. Test w ogóle część odkurzania i część mopowania, no bo tak by było chyba najlepiej. Czyli zacznijmy w ogóle od dźwięku, znaczy poziomu głośności, komfortu pracy i takiej nawigacji. Tak. Bardzo przyjemny jest ten dźwięk. Jeśli można tak powiedzieć. To jest dźwięk, który nie boli w uszach. Tak, nie jest robotach. Wysoki taki. Tak, nie jest wysoki, to jest stonowany dźwięk. Pamiętam na przykład, że w Roboroku z Wojny Robotów, jak testowaliśmy, to był dźwięk mało przyjemny dla ucha. Mm-hmm. To był taki dźwięk, który w dłuższym momencie po prostu irytował.
Natomiast tutaj nie. Tu jest dźwięk, który jest na odpowiednim jakby tonie. Nawet w tym wyższym trybie, jak on na dywanie podgłaśnią z większą moc, to wciąż jest taki głuchy. Tak, to nie jest świszczący dźwięk, tak, to jest świszczący. Stłumiony dźwięk, więc to jest w porządku jak najbardziej. Robot nie jest przesadnie głośny, nie jest najcichszym, nie jest najgłośniejszym modelem, natomiast producent podaje w okolicach 65 dB jako hałas. Na trybie zwiększonym, czyli tym przedostatnim, jeśli chodzi o maksymalną moc, robot miał u nas w okolicach 68-70, więc wynik myślę całkiem w porządku. Testowaliśmy cichsze roboty, natomiast nie jest to jakaś zbyt zawyżony dźwięk, żeby on też przeszkadzał w dłuższym czasie. Nawigacja, bardzo elegancko uważam. Nawigacja tak, no on jeździ liniowo, czyli najpierw objeżdża sobie krawędzie wokół pomieszczenia i dopiero potem zjeżdża do środka liniowo je sprzątając. Znany tak naprawdę już z wielu modeli schemat i Roborock, i Xiaomi, i Roomba. Ten schemat już się powtarza w wielu modelach, więc tutaj nic nowego nie ma. Natomiast same podjeżdżanie do krawędzi jest ok. W sensie jak on jeździ, to on delikatnie podjeżdża do tych krawędzi, traktuje to jako przeszkodę, którą nie ma pokonać, ale tak, delikatnie. Nie uderza. Ja nie pamiętam, czy na zeszłym teście to, czy to właśnie zeszły TFL nie przesunął krzesła? Tak, no chyba tak. Znaczy w ogóle porównując model TFL-a 75 i 60, którą testowaliśmy w wojnie robotów, to są całkowicie dwa różne modele. Tu widać po prostu, że możliwości jednego i drugiego odkurzacza to jest totalnie inna półka. Tamten model był totalnie budżetowy i on po prostu w wojnie robotów się nie sprawdził. No, konkurencja po prostu ten robot zgniotła. Natomiast ten model jest całkiem udany. On radzi sobie w takim normalnym, codziennym sprzątaniu. Nie jest to model, który pobije najmocniejsze modele na rynku, natomiast to nie jest jakiś model, który tam gdzieś odstaje w jakiejś końcówce. To jest model po prostu, który jest, wydaje mi się, dobrze wyceniony za to, co oferuje. Tak. Są pewne wady, ponieważ podczas sprzątania, o ile zabrudzenia na podłodze albo na tej wykładzinie on posprzątał dobrze, to na przykład na dywanie sobie nie poradził w ogóle. On wjechał na dywan. Kuleczki. Tak, ale kuleczki, ani jednej kuleczki nie sprzątnął. On je po prostu powciskał w dywan, więc obawiam się, że na przykład jeżeli ktoś ma zwierzęta, sierść na dywanach, wykładzinach, to ten robot może sobie z tym nie posprzątać. To dalej widać po prostu przewagę niektórych modeli. Tak, to znaczy wykładzinę bardzo ładnie posprzątał. Wykładzinę? Płaską. Tak, ten dywan trzeba ładnie przyznać też, że jest wysoki, jest futrzasty. No i ja wciąż uważam, że co by tu nie dać, to jedna szczotka to mało. Uważam, że tak, na dywanie... No, wałki, tak. No, dwa wałki jednak na dywanach radzą sobie lepiej. My to już niejednokrotnie widzieliśmy po prostu w testach. Modele z jednym wałkiem po prostu ciężko sobie radzą z takim skutecznym, efektywnym sprzątaniem jakichś większych zabrudzeń na dywanach. Więc test na podłodze zaliczony, test na dywan zaliczony o tyle, że on wjechał na dywan, natomiast na tym bez problemu wjechał na dywan. Tak, bez problemu, tak, natomiast nie posprzątał dywanu. Więc test zaliczony nie w pełni. Mop, tak? Teraz mop. Jeszcze. Mop super, naprawdę. To było trudne zabrudzenie, bo to siadło mleko gęste, kawa bardzo widoczna i praktycznie za pierwszym razem, zobacz. Tak, on nie pozostawia jakiś smog, tam jedyne zastrzeżenie takie z mojej strony to, że trochę zabrudzenia zostały przemieszczone do fug, które były widać, że mokre, więc no tak. Jadąc on po prostu troszkę zepchnął do fug. Natomiast ogólnie jest w porządku, z jednym ale też, że dojeżdżając do krawędzi on sobie zostało mniej więcej około 10 cm miejsca i pozostawiał to jako miejsce niesprzątnięte. Czyli mamy powiedzmy krawędź, on dojeżdża 10 cm i już zawraca. I to miejsce, które jest między tą przestrzenią, po prostu jest nieposprzątane. I wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład robimy coś przy zlewie w kuchni albo na przykład, nie wiem, robimy kanapkę, coś tam klapnie blisko szafek na podłogę. I w tym po prostu obszarze on tego nie może nie posprzątać. Więc no, tak jest nawigacja tego urządzenia skonstruowana, że zostawia takie niektóre miejsca, które po prostu są nieposprzątane. Natomiast jeśli chodzi o samo sprzątanie, jest ok. Robot pozostawiał smugi, natomiast no, ja w dalszym ciągu uważam, że ogólnie robotem mapującym jeszcze daleko do ideału. W tym modelu również nie ma regulacji siły natężenia, z jaką ma lecieć woda przez nakładkę. I tu było widać, że tej wody jest po prostu dużo. O ile na takiej podłodze nic się nie stanie, bo ta woda po prostu sobie odparuje i wyschnie, to w przypadku na przykład delikatnej podłogi, czy to dębowej, czy na przykład paneli,
No ja bym się bał osobiście, że tej wody po prostu będzie za dużo. No jeżeli dobrze. Będzie po prostu chłodniej, ta woda nie będzie parować i wysychać szybko, ona będzie zalegiwać na tych panelach i no, mogą po prostu robić jakieś wybruszenia i tak dalej, więc według mnie jest to też spory minus, jeśli chodzi o opcję mopania w tym urządzeniu. Natomiast no tak, ale jak na taki jest okay. Dodatek to naprawdę ładnie sobie powiedział z takimi dużymi plumami, bo ja to wciąż uważam za dodatek, więc jak na no. Zebranie tej kawy tak. Mleka. Bardzo fajnie. Następnie nasz nowy test, firanek. Tak, to jest test, który będziemy wdrażali w modelach, które będziemy testować. Jest to test, który ma za zadanie pokazanie, jak jest delikatną tkaniną, bo to jest bardzo delikatna, lekka tkanina. Czy roboty, które na nią wjeżdżają, traktują ją jako przeszkodę? Czy roboty z budowanym laserem, które widzą, że tam dalej jest przestrzeń otwarta, czyli jest jakieś pomieszczenie, będą próbowały przejechać przez to, czy jednak nie? Lub czy ewentualnie wjeżdżając w tą firankę, one wciągną ją. No i tutaj w przypadku te fala czujniki są skonstruowane w ten sposób, że jak one wykrywają jakąś przeszkodę, za którą i tak widzą, że jest pomieszczenie, bo na mapie było widać, że tam jest pomieszczenie. On starał się jakoś to objechać dookoła, delikatnie podjeżdżał do firanki i wracał. W związku z tym chcieliśmy zobaczyć przykładowo, jak to jest w drugim modelu, który jest u nas też w biurze. Akurat mieliśmy Rumbę 3 i 3. I tam od razu było widać, że robot wykrywał, że jest pomieszczenie również z drugiej strony, przyjechał, nie wciągając firanki i dalej sprzątał. Więc to ma tak naprawdę odniesienie w zaletach i wadach tego urządzenia, bo jako wadę można uznać, zakładając, że na przykład mamy karnisze oddalone od wyjścia balkonowego w domu gdzieś jakieś 30 cm. Czyli robot dojeżdża do firanek i jeżeli się cofa od tych firanek, nie próbuje przez nie przejechać, to mamy nieposprzątaną część wzdłuż na przykład okien balkonowych na granicy 30-40 cm. Tam się lubi zbierać kurz, no bo otwieramy, zamykamy okno i tak dalej. I to jest minus. Natomiast na plus można powiedzieć, że jeżeli często za firankami chowamy jakieś przedłużacze, kable, żeby one się nie rzucały od razu w oczy, no to wtedy robot mijając firankę w te kable po prostu się nie wplącze. To nie ma żadnego jakiegoś tam systemu dodatkowego, który powoduje to, że on z kabli się potrafi odplątać. Więc w tym przypadku plus. Natomiast ja mimo wszystko uważam, że lepiej, jeżeli robot przejeżdża przez firankę i sprząta dokładnie w każdym części pomieszczenia, niż po prostu jakąś część sobie zostawia. I to według mnie jest raczej na minus. W dalszym ciągu nie wiem, czemu urządzenie miało problem w naszym pokoju konferencyjnym z posprzątaniem całej powierzchni. Robot uparcie niecałą połowę pokoju posprzątał i wrócił do stacji dokującej. I dalej sprzątać nie chciał, nie wyrzucił żadnego błędu, nic zaznaczał, jakby posprzątał całe pomieszczenie. Z minusów to, co ja zauważam w tym urządzeniu, to jest brak tych komunikatów, o których powiedzieliśmy na początku. On piszcze, on sygnalizuje wszystko piskiem, więc nie wiecie, o co mu tak naprawdę chodzi. No chyba, że wybierzecie jakąś opcję na aplikacji i wtedy widzicie, no bo sami to wybraliście. Natomiast jeżeli on się zatrzyma na przykład w trakcie i nie zobaczycie na aplikacji, nie wiecie, o co mu chodzi. Czy jest pojemnik zabrudzony, czy się to zacięło, czy rozładowana bateria, czy coś innego, więc to jest według mnie na minus. Natomiast przechodząc może do aplikacji, bo tak. Sama aplikacja jest bardzo fajna, ona jest rozbudowana i jest, co ważne, w całości w języku polskim. Natomiast mamy w niej całkiem sporo możliwości ustawienia. Mamy 4 tryby mocy, mamy możliwość podzielenia pokoju na przykład na kilka części, mamy wyznaczenie stref, gdzie odkurzacz ma nie wjeżdżać. Mamy i możliwość... Gdzie ma nie mopować, co ważne, prawda? Gdzie ma nie mopować, tak. To jest super przy dywanach, żeby nam po prostu w ogóle nie wjeżdżał z mopem na dywanach. Dokładnie tak. Mamy również możliwość ustawienia, w jakim pomieszczeniu z jaką siłą odkurzacz ma pracować. Czyli na przykład, jeżeli odkurzacie, nie wiem, późnymi godzinami wieczornymi, możecie odkurzać wszędzie głośno. Jak chcecie, żeby wjechał do pokoju dziecięcego, to tam na przykład najniższą mocą sprzątać. Jest to rozbudowana aplikacja, fajna. Mi ta aplikacja bardziej się podoba niż w aplikacjach Mi Home, które są przy Xiaomi Roboroku. Jakoś jest według mnie całkiem przejrzyste, jest całkiem w porządku. Minusem jest na pewno to, że są ukryte komunikaty, które robot wydaje, trzeba wejść głębiej w ustawienia. I minusem jest to, że nie ma możliwości z aplikacji ustawienia ilości dozowanej tej wody. To są dwie główne tak naprawdę uwagi. Robotem możecie sterować również głosowo za pomocą Siri lub asystenta Google'a. No. Więc tutaj myślę, że jest całkiem w porządku. No, podsumowując, na tej półce cenowej myślę, ja bym był zadowolony. Tak, no robot jest na pewno konkurencyjny, jeśli chodzi o tą półkę cenową. Z pewnością przegania roboty typu Xiaomi Mob. Ja bym go stawiał gdzieś mniej więcej na poziomie Xiaomi.
I myślę, że tutaj jest mniej więcej jakiś dobry punkt odniesienia. Tak jak powiedziałem, no nie jest to robot najsłabszy, nie jest to robot najlepszy, natomiast jest to robot, który myślę spełni swoje zadania w większości przypadków. No, jeżeli macie jednak zwierzęta, to tak jak na przykładzie dywanu, tutaj może sobie to urządzenie po prostu nie poradzić. No i gratulujemy sporego postępu od zeszłego modelu, który kosztował na początku chyba jakoś podobnie. Tak, tak. No tak jak powiedzieliśmy, no, te dwa urządzenia to zupełnie różne urządzenia. Po urządzeniu z serii 60 tak naprawdę mocno się zniechęciliśmy do tego modelu, bo no, to był model, który całkowicie odstawał od tego, co prezentuje konkurencja w podobnych pieniądzach. Ten model jednak jest wyceniany odpowiednio względem tego, co potrafi, w związku z tym myślę, że jest ok. Natomiast jedna jeszcze rzecz, która była też na początku filmu powiedziana, zwróćcie uwagę na wysokość. Robot, jeżeli będzie jakiś punkt niższy, czyli powiedzmy macie szafkę 5 cm, a robot ma 10 cm, on będzie uderzał w tą szafkę wieżyczką. Więc uważajcie na to, ponieważ może pobijać meble. I nie zaparkujecie go pod właśnie szafką mniejszą niż 10 cm, więc to też warto wziąć pod uwagę, no bo później może być problem, gdzie takiego robota postawić. W zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie tego urządzenia. Jeżeli podoba wam się test, dajcie łapkę w górę. To urządzenie jeszcze u nas chwilę będzie, w związku z tym, jeżeli macie jakieś pytania, to też również dajcie nam znać. Chętnie odpowiemy, ewentualnie dogramy jakąś dodatkową część do testu. I tyle. Zapraszamy was na kolejne recenzje. Trochę sprzętów przed nami, więc na pewno będzie się działo. Do usłyszenia.